ale właśnie jednocześnie. Co to jest? Brzmi jak wiertarka. A to długo będzie trwało, bo nam zostało dosłownie kilka minut. Tak. Witajcie, po dwutygodniowej przerwie, po majówce wracamy, Bosak i Mencen, najważniejsze wydarzenia i nasz komentarz. Jak zwykle mam porcję niestety złych wydarzeń, trochę dobrych też będzie, natomiast dużo złych, bo najważniejsze wydarzenia w Polsce niestety, zwłaszcza przed wyborami, bardzo często są złe. I pierwszym takim złym wydarzeniem jest podwyżka ZUS-u. To jest informacja, którą słyszymy niestety co roku, ale co roku przedsiębiorcy są zmuszani do płacenia coraz wyższych składek na ZUS. Od stycznia 2024 roku ZUS będzie wyższy o 136 zł i osiągnie poziom 1554 zł. I to jeszcze bez składki zdrowotnej. Do tego trzeba doliczyć 4,9 albo 9% składki zdrowotnej, w zależności od tego, jaką macie formę opodatkowania, której jeszcze nie będziecie w stanie odliczyć od podatku, tak jak kiedyś można było wcześniej ją odliczyć. Za rządów PiS-u od 2015 roku składka na ZUS wzrosła aż o 900 zł. Tak to wygląda. W poprzednim programie informowaliśmy Was też o planach wzrostu płacy minimalnej, podporządkowywania się dobrowolnego rządu PiS Brukseli z ich planami europejskiej płacy minimalnej, która ma być wyliczana na podstawie średniej, co samo w sobie jest dosyć dziwnym matematycznie czy statystycznie pomysłem. Natomiast ktoś by mógł pomyśleć, słuchając tego wszystkiego, że podatki rosną, składki rosną, no to sektor publiczny jest zarobiony i w związku z tym może chociaż zadłużenie się zacznie obniżać. No jeżeli ktoś tak myśli, to jest w poważnym, ciężkim błędzie, bowiem rząd jednocześnie planuje wzrost zadłużenia państwa. Takie rzeczy planuje się nie tylko w ustawach budżetowych, ale w wieloletnich dokumentach, które publikuje Ministerstwo Finansów. Jeden z takich dokumentów to wieloletni plan finansowy. Niewinnie się to nazywa i zwiastuje jakieś planowanie. Niestety to planowanie dotyczy zadłużania. Mianowicie rząd chce zmienić tak zwaną regułę fiskalną i ta reguła fiskalna, która jest właśnie w ustawie, miała na celu stabilizować wydatki państwa, a w rzeczywistości ma służyć temu, żeby wszelkie hamulce puściły i żeby robić to, co Mateusz Morawiecki lubi najbardziej, czyli dociskać pedał gazu, jeśli chodzi o zadłużanie. Wyjęte z limitów mają być oczywiście wydatki na wojsko. PiS to zawsze tak robi, że ten temat, który aktualnie jest strachem społecznym, to oni mówią, że właśnie na to będą wykładać pieniądze. Jeszcze jakby 2-3 lata temu dominujący był temat pandemii, więc wtedy mówili, że wszystkie pieniądze to będą właśnie na zdrowie. Teraz trwa wojna, więc na wojsko. Mają wzrosnąć nawet do 5% PKB. No i my tu oczywiście nie jesteśmy przeciwni wydatkom na wojsko, przeciwnie, nawet zachęcaliśmy, zanim to było modne, do tego, żeby wzmocnić obronność państwa. Natomiast te pomysły PiS-u polegające na tym, że właśnie zluzują wszystkie reguły i że po prostu zadłużenie dopalimy na maksa, podatki dopalimy na maksa i nie ma być tych reguł, no jest bardzo niebezpieczne, bo finalnie ktoś ten dług musi obsługiwać i będziemy to robić my wszyscy jako polscy obywatele, płacić odsetki. Dokładnie, bo ważne jest to, że my doskonale rozumiemy, że na wojsko trzeba wydawać trochę więcej. Przez ostatnie dekady większość Europy żyła w takim złudzeniu, że historia być może już się skończyła, że już nigdy żadna wojna już na pewno w Europie nas nie czeka. W związku z czym wydatki na zbrojenia są taką formalnością, którą trzeba odhaczyć, ale nikt nie wierzy, że te pieniądze kiedykolwiek się do czegoś przydadzą i teraz nagle się zorientowali politycy, że w armię jednak warto inwestować. Cały czas powtarzaliśmy, że nasza armia musi być silna. My nie sprzeciwiamy się podnoszeniu wydatków na wojsko, tylko uważamy, że można gdzieś indziej obniżyć trochę wydatki, żeby podwyższyć na wojsko. Jeżeli rozmontowujemy sobie nasz system finansowy i zakładamy, że okej, te limity na zadłużenie umieszczamy na jakimś poziomie, ale na wojsko to robimy górkę, no to tym samym podnosimy wysokość wszystkich limitów zadłużania, co nie jest wcale dobrym kierunkiem. Polska póki co, porównaniu przynajmniej do innych państw Europy Zachodniej, jest mniej zadłużona i powinniśmy zostać na tym poziomie, powinniśmy tego zadłużania nie zwiększać, a niestety PiS zajmuje
zajmuje się zwiększaniem tego zadłużania. Tylko od początku tego roku pożyczyliśmy 9 miliardów dolarów tylko i wyłącznie w tej walucie zagranicznej, nie licząc wzrostu zadłużenia w złotówkach. I teraz to jest bardzo ważne. Wszyscy zapewne pamiętacie, że zanim teraz mamy problemy z kredytami złotowymi hipotecznymi, to parę lat temu, paręnaście lat temu, w Polsce pojawił się problem z kredytami frankowymi. Mnóstwo ludzi w Polsce wzięło kredyty we frankach szwajcarskich na swoje mieszkanie, ponieważ one były niżej oprocentowane niż kredyty w złotówkach. No wtedy sobie Polacy nie zdawali z ryzyka kursu walutowego, to znaczy nie mieli świadomości tego, że kiedy pożyczają, to frank może kosztować 2 zł, a kiedy będą oddawać, to może frank kosztować już 4 zł, przez co wysokość tego kredytu rośnie dwukrotnie. No ale potem doszło do niestety wielkiej akcji edukacyjnej i wszyscy w Polsce już wiedzą, że zadłużanie się w obcej walucie jest bardzo niebezpieczne. No i nie mam pewności, że ta wiedza, ta nauka dotarła do Ministerstwa Finansów, ponieważ teraz się zadłużamy właśnie w dolarach. No i co za tym idzie? Narażamy się na ryzyko kursu walutowego. Jeżeli teraz złotówka z jakiegoś powodu spadnie, na przykład będziemy mieli większe problemy gospodarcze niż ktoś inny, jakąś może niestabilność polityczną, nie wiem, kryzys walutowy, cokolwiek, to nasze zadłużenie w dolarach gwałtownie wzrośnie. W sensie w dolarach będzie na tym samym poziomie, ale w złotówkach gwałtownie wzrośnie. Co oznacza, że rząd naraża nas na dodatkowe, tak mi się wydaje, zupełnie niepotrzebne ryzyko. I nie jest to właściwy kierunek. Tak, i rząd doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bowiem sam premier Mateusz Morawiecki, kiedy był jeszcze ministrem finansów, wraz ze swoimi współpracownikami przyjmował taką strategię, żeby redukować udział zadłużenia zagranicznego w ogólnym zadłużeniu publicznym Polski. Co więcej, do pewnego momentu im to wychodziło. Jeżeli popatrzycie na dane ze strony Ministerstwa Finansów, co niestety w Polsce mało kto robi, to zobaczycie, że te słupki udziału zadłużenia, to było głównie z tego, co pamiętam, zadłużenie w euro, do pewnego momentu spadały, a rósł udział zadłużenia w złotówkach. Niezależnie od globalnego zadłużenia publicznego, które rosło, chodzi o proporcje tego, ile mamy długu wewnętrznego, ile zagranicznego. Z ekonomicznego punktu widzenia każdy ekonomista to potwierdzi, niezależnie jakie ma poglądy, zadłużenie wewnętrzne jest mniej groźne, bo nie ma ryzyka kursowego, o którym mówił Sławek. Po prostu koszt obsługi tego zadłużenia jest bardziej przewidywalny. No i do pewnego momentu oni tą strategię realizowali, natomiast w tej chwili idą w przeciwnym kierunku. Dlaczego? Bo możliwości zadłużania na rynku wewnętrznym im się zwyczajnie wyczerpały. Po prostu potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa są na tyle duże, że rodzimy, wewnętrzny sektor finansowy nie jest zdolny ich obsługiwać bez uszczerbku dla swojego bezpieczeństwa. Dlatego po pierwsze robią różne ustawy, które mają sztucznie zachęcić banki, instytucje finansowe do tak zwanego inwestowania w polski dług, na przykład fundusze emerytalne czy właśnie banki. Po drugie, zaczynają zadłużać się za granicą. Rozmawiali z Chińczykami, chyba z tych rozmów nic specjalnie nie wyszło, ale był taki wyjazd i tam mówiono o tym, że może Chińczycy nam na coś pożyczą pieniądze. To już było jakiś czas temu, nie wiem, z rok, dwa lata temu. W tej chwili dopalają pedał gazu, jeśli chodzi o zadłużanie właśnie w dolarach. No i jest to groźne, bo po prostu rodzi to ryzyko kursowe. Warto też powiedzieć, że ta zmiana, żeby tam wyjąć z reguł zadłużania, na przykład wydatki na wojsko, czy wcześniej mówili, że tam zdrowie, to musimy zadłużać się z Unią Europejską Fundusz COVID-owy. To jest wszystko taka gra pozorów, dlatego że system finansów to system naczyń połączonych. Jeżeli się wyjmie jakiś jeden rodzaj wydatków, to jest więcej przestrzeni w limicie na te inne wydatki. Więc tak naprawdę jest kompletnie drugorzędne, co poza limit się wyjmie. Istotne jest, jaką kwotę wyjmie się poza limit. I zwracam uwagę, że oni mówią o wyjęciu poza limit, nie mówią w liczbach bezwzględnych, typu potrzebujemy wyjąć poza limit 10 albo 100 miliardów. Oni mówią, że wyjmą tam do 5% PKB. To nie jest pietruszka. 5% PKB to jest 1/20 całej statystyki produkcji gospodarczej przez cały rok. 1/20. To są bardzo, bardzo duże kwoty, gdzie dotychczas ekonomiści lekceważyli rolę zadłużenia publicznego, albo mówili nawet, że to jest bardzo prorozwojowe, to tacy bardziej lewicowo zorientowani. Natomiast mało kto tam bierze pod uwagę, że te koszty jakby obsługi mogą nagle skokowo wzrosnąć i się może zrobić problem, szczególnie jeżeli sektor prywatny zacznie na przykład z powodu strachu i oszacowania Polski jako państwa trochę bardziej ryzykownego niż wcześniej, odmawiać dalszego pożyczania. I co jak się okaże, że nie można zrealizować budżetu? Kto będzie wypłacał wówczas świadczenia społeczne? Kto będzie płacił pensje w sektorze publicznym? No, jak to wszystko ma działać? No, jest polityka typu po nas choćby potop. Dokładnie. Tam są dwa problemy, które Krzysztof tutaj zauważył. Pierwszy taki, że jeżeli do tej pory wydawaliśmy na armię, nie wiem, 2-3% PKB, a teraz
teraz wyjmujemy wydatki na armię jeszcze podwyższone do 5% poza tych limitów, to znaczy, że mamy dodatkowe 2, czy oni mają dodatkowe 2 albo 3%, które mogą wydać na przykład na realizację swoich obietnic wyborczych, na zwiększenie zasiłków socjalnych, nie wiem, na cokolwiek, na co tam będą chcieli w tym momencie wydać, więc tym samym podwyższają też możliwość wydawania pieniędzy na inne rzeczy. No i druga rzecz, dlaczego oni się zadłużają w tych dolarach? No nie dlatego, że nagle wpadli na taki pomysł, po co mamy się zadłużać w złotówkach, lepiej robić to w dolarach, tylko że nie ma kto im pożyczyć w złotówkach. Zagranica patrzy na Polskę, no i myśli sobie taki inwestor. Jak oni tam mają inflację na poziomie, nie wiem, 15 czy 20%, inflacja w dolarach jest znacznie mniejsza, co oznacza, że w długim terminie złotówka to będzie traciła do dolara. To ja im teraz pożyczę złotówki, a za 4 czy 5 lat dostanę ich znacznie mniej niż pożyczyłem, bo mi inflacja w złotówkach zje cały zysk i wartość tych obligacji. Dlatego chcą pożyczać w dolarach, żeby się nie angażować w ryzyko spadku kursu złotówki w wyniku naszej nierozsądnej polityki gospodarczej, która kończy się niestety wysoką inflacją. Więc trzeba powiedzieć, że polski rząd na rynkach finansowych w tym momencie po prostu traci wiarygodność. Jest zbyt niewiarygodny, żeby pożyczać w złotówkach. I oczywiście oni będą to usprawiedliwiać ratingami, mówić, proszę bardzo, tutaj ktoś z opozycji straszy, a mamy dobry rating, mówili, że nie pożyczą, a jednak pożyczyli. No, jest zawsze ta rynkowa cena kapitału, za którą ten kapitał da się pożyczyć. Ona po prostu staje się coraz wyższa. Jest też coś takiego jak ubezpieczenie tych obligacji od ewentualnego bankructwa państwa. Koszty tych ubezpieczeń też rynkowo się zmieniają i pokazują pewne wyceny wiarygodności konkretnych państw. Natomiast generalnie Polska jest wśród państw już bardziej rozwiniętych gospodarczo, więc to nie jest jakieś zaskoczenie, że ktoś Polsce pożyczy pieniądze. Naszą ambicją powinno być to, żeby rozwijać się w oparciu o wewnętrzną akumulację kapitału w naszym systemie finansowym, w naszej gospodarce, nasze oszczędności polskie, w polskich instytucjach finansowych i kredytowanie rozwoju gospodarczego najlepiej metodami rynkowymi. No, a niestety tutaj mamy mechanizm przeciwny. Mało się mówi współcześnie o ekonomicznym efekcie wypychania, to znaczy im bardziej państwo zadłuża się w sektorze finansowym, tym mniej kapitału w sektorze finansowym pozostaje na rynkowe finansowanie rozwoju gospodarczego. Ale ja się ucieszyłem, jak usłyszałem to od ciebie, bo znowu wracamy do tematów ekonomicznych. To każdy student pierwszego roku ekonomii na zajęciach z makroekonomii właśnie, z podręcznika Davida Bega, dowie się właśnie o efekcie wypychania czy też wypierania, bo już w momencie, w którym państwo musi pożyczyć dużo pieniędzy na rynku finansowym, no to pożyczą mu jakieś banki, pożyczą jacyś inwestorzy i ci sami ludzie nie będą mieli już pieniędzy na to, żeby sfinansować prywatny biznes, jakieś prywatne inwestycje czy nawet budowę domów. Więc państwo, wchodząc na rynek długu, wypiera z niego prywatne podmioty, które również chciałyby pożyczyć pieniądze, plus podwyższa oprocentowanie tych innych kredytów, no bo pieniądze na rynku do pożyczenia robi się po prostu mniej. Więc tak, efekt wypierania jest bardzo ważnym efektem ekonomicznym i bardzo cieszę się, że takie tematy tutaj za naszym pośrednictwem przebijają się do mainstreamu i do debaty publicznej. Nasz program coraz bardziej może mieć dzięki temu charakter edukacyjny. Jeszcze dodam taką ciekawostkę, idąc głębiej, że ten efekt wypychania, wypierania, on opisuje, teoria ekonomiczna opisuje to pewien mechanizm rynkowy. Natomiast politykom jest za mało, żeby to rynkowo tak działało i dodatkowo tworzą rozwiązania ustawowe albo nawet takie, nazwijmy to, nieustawowe, ale wiążące. Na przykład, jeżeli Narodowy Bank Polski określi, że w swoich operacjach z sektorem bankowym traktuje jakieś papiery, jakiś rodzaj papierów dłużnych albo instrumentów finansowych jako takie bezpieczne zabezpieczenie, to banki naturalnie, nawet i bez ustawy, mają bardzo silny impuls, żeby te papiery nabywać. I tak było między innymi z papierami tych funduszy pozabudżetowych, których natworzył Mateusz Morawiecki, tworząc z tego tak naprawdę taki nieformalny międzybankowy pieniądz, wyłącznie przez decyzję Narodowego Banku Polskiego, podnoszące ten rodzaj papierów dłużnych do tej samej rangi, co zwykły pieniądz czy obligacje Skarbu Państwa. To jest już regulacyjne rozwiązanie, które jeszcze wzmaga ten efekt wypychania. Dokładnie. To znaczy papiery dłużne państwa są uprzywilejowane względem tych prywatnych. Pierwszy na przykład przypadek, jak mieliśmy OFE, te otwarte fundusze emerytalne, one były ustawowe, zobowiązane do tego, żeby kupić odpowiednio dużo obligacji skarbowych Skarbu Państwa. Więc były instytucje finansowe dosyć duże, które były wręcz zmuszone do tego, że muszą pieniądze ładować w nasz polski dług. Druga rzecz, na przykład banki płacą podatek bankowy i niespodzianka, nie płacą go od obligacji skarbowych. To znaczy, jeżeli państwo pożyczy... Co za przypadek? No, przypadek, nie? Przypadek. Jeżeli bank chce pożyczyć wam na przykład pieniądze na budowę domu, albo na rozwój firmy, albo na cokolwiek innego, to od tych pieniędzy bank płaci podatek bankowy. Jest karany podatek.
podatku. Tak, a jeżeli te same pieniądze pożyczy państwo, to już tam podatku bankowego oczywiście nie ma i bank wtedy tym bardziej będzie chciał kupować obligacje, a nie finansować chociażby budowę waszego domu czy rozwój waszej firmy. I warto zwrócić uwagę, że to jest takie obchodzenie konstytucji na miękko, nie? To znaczy, może to za duże słowo, ale chodzi o to, że w konstytucji mamy zakaz bezpośredniego finansowania budżetu poprzez bank centralny, natomiast robienie różnego rodzaju regulacji, czy ustawowych, czy przez bank centralny, które sprzyjają temu, żeby popchnąć pozornie niezależny sektor finansowy do tego, żeby finansował sektor publiczny, no to już zakazane nie jest i to się po prostu robi. No to są takie, powiedzmy, proste triki, które sprawiają, że ten cały system oparty na długu i zadłużaniu się kręci. Są współcześnie chyba większość głównego nurtu ekonomicznego, to jest zafascynowana tymi instrumentami, bo po prostu ich kompetencja zawodowa to jest, że oni znają te wszystkie trybiki, te śrubki, gdzie tam przykręcić, żeby to się jeszcze lepiej kręciło. Natomiast te społeczne, ekonomiczne i polityczne efekty, po prostu one nie są wcale korzystne, bo dla sektora publicznego, prywatnego, dla zdrowego rozwoju gospodarczego, dla normalnego, taniego kredytowania gospodarki jest coraz mniej miejsca i kończy się w ten sposób, że gospodarka się rozwija wolniej albo nieustannie trzeba robić jakieś programy grantowe, tak zwane rozwojowe. Zwróćcie uwagę, że tak zwana polityka rozwoju w Polsce została już całkowicie utożsamiona z rozdawaniem pieniędzy publicznych i europejskich, które też są w zasadzie pieniędzmi publicznymi, tylko z innego źródła. Nie mówi się już w ogóle w Polsce o polityce rozwoju w kontekście jakichś oddolnych rynkowych działań gospodarczych. To prawda. Nie wiem, czy możemy tak drążyć ten temat, bo mi się bardzo podoba. Zwróćmy chociażby uwagę, jak wygląda finansowanie biznesu czy finansowanie nowych firm w Stanach Zjednoczonych. Tam jest bardzo rozbudowany rynek różnego rodzaju funduszy venture capital, które inwestują w firmy na poszczególnym poziomie rozwoju. Wszystko jest na zasadach rynkowych. Jeżeli ktoś zainwestuje i ta firma upadnie, no to na tym traci. Jeżeli zainwestuje, a ta firma się rozwinie, to będzie milionerem, bo jakiegoś nowego Facebooka czy też Twittera znalazł. A u nas to się kojarzy tylko z jakimś NCB i IR-em i z dotacjami dla firm zakładanych przez kolegów albo rodziny ludzi w zarządach NCB i IR-u. To jest jedna wielka patologia. Inwestycje w Polsce kojarzą się tylko z inwestycjami publicznymi, dotacje kojarzą się tylko i wyłącznie z dotacjami państwowymi. Wszystkie inwestycje w nowoczesne sektory czy nowoczesne firmy są robione niestety przez państwo. No i wygląda to potem tak, jak wygląda, że mamy najniższy poza Grecją udział inwestycji w PKB. I nie ma tu przypadku, po prostu nie ma nadwyżki kapitału w sektorze prywatnym i nie będzie, bo państwo ten sektor prywatny drenuje na wszelkie możliwe sposoby. Ale wyjdźmy już z sektora finansowego i jak to mówią Niemcy, wróćmy do sektora gospodarki realnej, czyli obrotu dobrami, usługami. Kilka słów chciałem powiedzieć o drobiu. Ciekawy artykuł napisała Rzeczpospolita, opublikowała Rzeczpospolita, mianowicie, że mięso drobiowe ze wschodu wypycha polskie mięso z unijnego rynku. Tu znów wracamy do tematu, który już sygnalizowaliśmy wielokrotnie w poprzednich odcinkach, czyli zniesienia wszelkich reguł dotychczasowych w handlu z Ukrainą, państwem mającym rozwinięty sektor produkcji rolnej czy spożywczej. I mówiło się bardzo dużo o zalewie zbożami, natomiast mało się mówiło o drobiu, więc teraz tutaj kilka faktów, tak? Firmy ukraińskie nie musiały spełnić tych samych standardów i reguł i wymogów, które polscy drobiarze, żeby uczestniczyć w rynku unijnym. Po prostu jak cięciem noża zniesiono wszystkie regulacje. Teoretycznie państwa mogłyby sobie kontrolować i pewnie niektóre kontrolują. Państwo polskie niestety do tego elitarnego klubu, jak wiele wskazuje, nie należy, który by kontrolował te standardy, no bo polityka rządu jest przeciwna, tak? Polityka rządu jest taka, żeby wessać wszystko, co się da wessać z Ukrainy, ze szkodą gospodarczą czy bez, a nie żeby kontrolować standardy i jakość. Ukraiński sektor drobiarski nie jest bynajmniej mały. Przypomnijmy, że Polska jest 7. producentem drobiu na świecie i 2. w Unii Europejskiej, natomiast Ukraina jest 3. dostawcą drobiu spoza Unii Europejskiej. W ubiegłym roku jej import sięgnął 166 tysięcy ton i jest to 1/5 importu z krajów trzecich spoza Unii Europejskiej. Więc mówimy o dużym graczu na rynku drobiarskim, którego wejście po prostu zdecydowanie zmieniło reguły gry. I przypomnijmy też, że w tej chwili politycy PiS-u pozują na obrońców interesu narodowego, a to jest tylko pozerstwo. Oni tak naprawdę w Brukseli działają zupełnie inaczej. Ostatnie dni przyniosły tego oczywisty dowód, to znaczy teraz jest dyskusja, czy te na rok ustanowione już rok temu nadzwyczajne zasady dopuszczenia Ukrainy do rynku unijnego bez żadnych reguł,
Przypominam, nie mówimy o tranzycie do żadnej Afryki, państw Bliskiego Wschodu, gdzie miał być dług. Mówimy o zalaniu rynku unijnego bez żadnych reguł, bez sprawdzenia standardów. I co ciekawe, europosłowie PiS-u w Europarlamencie głosowali za tym. Jeszcze z przydrobi myślę, że warto powiedzieć, że to nie jest przypadek, że ten drób na Ukrainie jest tańszy niż w Polsce. To każdy, kto siedzi w tej branży, wie, że drób opłaca się hodować tam, gdzie kto inny zaraz obok hoduje norki, ponieważ te przepisy są, znaczy te dwie branże są ze sobą związane, znaczy te norki lubią jeść to, co zostaje z kurczaków i to mamy zwyczajny mechanizm gospodarczy. No i polski sektor futrzarski został wyrzucony na Ukrainę i korzysta teraz na tym ukraiński sektor drobi, który teraz tanimi kurczakami, tanim drobiem zalewa jeszcze nasz rynek. A przechodząc do kolejnego tematu, to nie zgadniecie państwo, ja bym nie zgadł przynajmniej, a może wy zgadniecie, zobaczymy, nie zgadniecie, kto został antyszczepionkowcem. Ty pewnie wiesz, bo wiesz, o czym będziemy mówili. Ja to już ciebie... to komentowałem w mediach społecznościowych. No to cytat dla państwa. Zanim cytat, ja skomentowałem, że minister, o którym za chwilę Sławek powie, przeszedł... Spoiler. Przeszedł do opozycji sam względem siebie. Dokładnie. Ten minister, który został tu już zaspoilerowany przez Krzysztofa, powiedział tak. Pfizer planuje dostarczyć do Europy setki milionów szczepionek, choć jest to całkowicie bezcelowe z punktu widzenia zdrowia publicznego, ponieważ większość z nich ulegnie zniszczeniu ze względu na ograniczony okres przydatności do użycia i ograniczony popyt. Autorem tych słów jest, proszę państwa, minister zdrowia Adam Niedzielski, który zapisał się tutaj do antyszczepionkowców i zaczął powtarzać rzeczy, które my mówiliśmy od samego początku. Tu mamy wypowiedzi z 2021 roku, kiedy najpierw zamówiliśmy 85 milionów szczepionek, potem mamy artykuły z kwietnia 2022 roku, z których wynika, że nasze zamówienia wzrosły do 200 milionów szczepionek, co jest bardzo ciekawe, bo te 85 milionów szczepionek miałoby wystarczy dla 50 milionów Polaków, to pytanie, dla kogo jest te 200? Dla kogo miało być te 200 milionów szczepionek? No to, jeżeli ktoś nawet nie musi mieć kalkulatora, bo to chyba 6-letnie albo 7-letnie dziecko jest w stanie policzyć, że jeżeli zamawiamy 200 milionów szczepionek dla, załóżmy, 40 milionów Polaków, to wychodzi po 5 dawek na głowę. Na emeryta... No to pokazuje, co planowali. No pytanie, czy oni to rzeczywiście planowali, bo oni nam o tym nie mówili, że trzeba będzie każdy musiał się 5 razy zaszczepić. Polacy się nie chcieli szczepić. Ja się w tej debacie zatrzymałem gdzieś na etapie, że pierwsza i druga dawka mają być skuteczne. Teraz zdaje się, że piąta już jest, natomiast piątą się szczepi poniżej 1% Polaków. Reszta sobie dała z tym spokój, podobnie jak Adam Niedzielski. No i teraz mamy problem, no bo zamówiliśmy 200 milionów szczepionek, chyba 200, i teraz trzeba za to zapłacić. Pfizer zbudował te swoje fabryki, rozbudował linie produkcyjne i chce wysłać teraz nam te dziesiątki czy też setki milionów szczepionek, a my mówimy, że my w sumie ich nie potrzebujemy, no bo wirus zniknął, zapotrzebowanie na szczepionki również zniknęło. A my teraz z nimi zostaniemy. No i Niedzielski teraz będzie negocjował z Pfizerem, podpisał umowę i jestem ciekaw, jak on się z tego wytłumaczy. Ja tutaj będę adwokatem z diaboli, bo uważam, że nie można z ministra Niedzielskiego, nieszczęsnego ministra, robić antyszczepionkowca, bo zwróćcie uwagę, jak on uzasadnił narzekanie na Pfizera. W ogóle to dość nietypowe, że minister, który zawarł kontrakt ze światowym koncernem, postanowił się wyżalić w liście do tego koncernu. W sumie co ich to obchodzi, prawda? Zawarli korzystny dla siebie interes, powinni go po prostu aneksować. Mają pewnie taką skrzynkę spam@pfizer.pl i tam właśnie są kierowane takie listy. Mogłoby aneksować teraz umowę z Polską w ten sposób, że za jakiś minimalny upust oni po prostu kasę przyjmą, a szczepionek nie wyprodukują. Wszyscy będą zadowoleni. Natomiast zwróćcie uwagę, jak on to uzasadnił, dlaczego jest mu smutno. Jest mu smutno nie dlatego, że z punktu widzenia zdrowia publicznego jest to bezcelowe, tylko dlatego, że większość z tych dawek ulegnie zniszczeniu ze względu na ograniczony okres przydatności i tu jest element jakiejś chyba autorefleksji, ograniczony popyt. Połapał się. No właśnie. I czemu jest ten ograniczony popyt? Ponieważ ludzie się nie chcą szczepić. To było zupełnie oczywiste dla każdego. Ale też ci, co chcieli. Ci, co chcieli, to też trzeba bardzo się wyraźnie nie chcą podkreślić. Szczepić, no bo... Mnóstwo, to znaczy z tych statystyk w oczywisty sposób wynika, że ta połowa społeczeństwa, która podjęła decyzję, żeby się zaszczepić tymi pierwszymi dawkami, nie podejmuje decyzji, żeby tam 7., 8. czy 9. sobie aplikować. Dokładnie. Mówią, nigdy więcej, dziękujemy, raz przez to przyszliśmy, więcej nie chcemy. I teraz jedną rzecz chciałem jeszcze powiedzieć, bo to bardzo ważne.
tego kontraktu, na którym my stracimy dobre 10 miliardów złotych, jak to dziennikarze policzyli. Miliardów. Miliardów. To jest, nie milionów. Bo to jest też kolejna ważna sprawa. Przed taki Jacek Sasin przejdzie do historii, ponieważ zmarnował 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły. A czy do historii przejdzie ktoś, kto zmarnował 140 razy więcej? To jest 140 razy wybory, których nie zorganizował Jacek Sasin, na co wydał za to 70 milionów złotych. Mówimy o takich pieniądzach. Przecież tu Sasin mógłby przez kolejne dni, 20 czy 30 lat, co pół roku sobie organizować wybory za te pieniądze. I oczywiście tego nie zrobi, bo poszło na szczepionki. No i jaki jest problem? Przez 2 lata trwania tej walki z wirusem mieliśmy ograniczoną debatę publiczną. Każdy, kto teraz zdania, które mówi Niedzielski, mówiłby publicznie w telewizji, to byłby tam wyrzucany, obrażany, ośmieszany, że jest jakimś szurem antyszczepionkowcem, który wierzy w teorie spiskowe. Po czym się okazało, że my mieliśmy rację, a oni tej racji wcale nie mieli. Dlatego za każdym razem, jeżeli ktoś knebluje debatę publiczną, mówi, że pewnych poglądów nie można mówić, sprawia, że potem jakiś urzędnik, który widzi świat tylko tak, jak mu pokazują w telewizji, nie ma nawet dostępu do innego zdania albo bierze udział nawet czynnie w wyszydzaniu innego zdania, potem podpisuje takie głupoty, bo widzi świat, który nie istnieje, widzi sprawy tylko z jednej z perspektywy, zamyka się na kontrargumenty i to jest zawsze szkodliwe. Tak, ja tu jeszcze dodam, że jakby ktoś chciał sprawdzić, jak wyglądało nasze stanowisko, bo mi się też wydaje, że wiele osób, które wyśmiewało nasz punkt widzenia, czy Konfederację, czy jakichś ludzi, którzy bardziej sceptycznie podchodzili do tego, zanim to było modne, to tak naprawdę nigdy nie zapoznali się z naszym stanowiskiem, więc ja bym chciał je polecić. To znaczy w momencie, kiedy minister Dworczyk, już poza rządem, publikował tak zwany Narodowy Program Szczepień, to pierwsze, co my zrobiliśmy, to po prostu ten program przeczytaliśmy, stwierdziliśmy, że to jest jakiś świstek, w którym nie ma wielu podstawowych danych, ustosunkowania się do podstawowych wątpliwości. Przede wszystkim tam nie było żadnego programu, tam na przykład nie było napisane żadnej rozpiski takiej statystycznej typu iloma dawkami, przez ile lat, ile tego potrzeba. Tam były, po prostu wyglądało trochę jak kopia jakichś materiałów reklamowych koncernów farmaceutycznych, tyle że pozbawionych wszystkich szczegółów po to, żeby przedstawić jeden materiał reklamowy dla wszystkich koncernów, a nie po jednym materiale na każdy produkt, na każdy koncern. No i myśmy odpowiedzieli na to na piśmie, bo był taki krótki proces konsultacyjny, czy pytania zadaliśmy. W każdym razie na piśmie wrzuciliśmy swój dokument z pytaniami do tego tak zwanego Narodowego Programu Szczepień z prośbą o wyjaśnienia. Oczywiście żadne wyjaśnienia nigdy nie nadeszły. Natomiast czas, ta perspektywa czasu pokazuje, że w tych pytaniach, które wtedy zadaliśmy na dość wczesnym etapie, kiedy nic nie było naprawdę oczywiste, a nasze pytania wynikały po prostu ze zdiagnozowania, że wielu rzeczy nie wiemy. I zanim się społeczeństwo zacznie do czegoś zmuszać, czy uruchamiać publiczne pieniądze, wypada poznać najbardziej podstawowe odpowiedzi. I nie dotyczy to w ogóle kwestionowania tego, czy szczepienia jako w ogóle metoda dbania o zdrowie są skuteczne, czy są moralne. Chodziło o to, że tam nie było naprawdę podstawowych faktów. I z perspektywy czasu widać, że zadawaliśmy pytania, które trafiały w punkt. I to jest Konfederacja, a nie próba robienia z nas szurów czy foliarzy, dlatego że ktoś w jakiejś konkretnej, szczegółowej sprawie ma inne zdanie. Ludzie, którzy głosują na Konfederację, jedni się szczepili, inni się nie szczepili. To nie jest w ogóle ten temat. Tu chodzi o to, czy polityka rządu jest transparentna, czy my się po latach dowiadujemy, że oni wydali na coś 10 czy 12 miliardów, czego w żaden sposób nie konsultowali, negocjowali to w sposób tajny. I co sam minister, który urzęduje, a powinien być dawno zdymisjonowany, przyznaje, że było bez sensu. Dokładnie. To proszę Państwa, czas najwyższy do tego przywyknąć. Na ogół mówimy zupełnie co innego niż reszta partii politycznej, ale trzeba odczekać pół roku, rok, czasem 2 lata. I nagle się okazuje, że wszyscy mówią to samo, co my mówiliśmy przez 2 lata wcześniej, za co wcześniej byliśmy atakowani, obrażani, wyszydzani czy wyrzucani z telewizji. Wystarczy odczekać rok, dwa i się okazuje, że nagle wszyscy mówią naszym językiem. A inne partie okazały się po prostu zbiorem tchórzy albo naiwniaków, tak trzeba to powiedzieć, no bo gdyby byli bystrzy i odważni, zadawaliby te same pytania, co my, bo żeby postawić te pytania, można być w pełni zwolennikiem nawet przymusu szczepień, jeżeli ktoś chce, i postawić te same pytania, po prostu w imię racjonalności gospodarczej czy ekonomicznej i w imię obrony interesu publicznego, gdzie interes publiczny w takich sytuacjach polega na dostępie do wiedzy, na gromadzeniu tej wiedzy w porównywalny sposób, udostępnianiu jej do badań statystycznych, udostępnianiu jej naukowcom i tak dalej, i tak dalej, no a nie robieniu różnych rzeczy po cichu, w sposób tajny i próbach dyskredytowania wszystkich, którzy zadają pytania, czy wręcz, co nas na szczęście nie spotkało, przynajmniej w większości, odbieraniu prawa do wykonania zawodu, jak to spotkało niektórych lekarzy, którzy nie narzucili sobie sami kagańca poprawności politycznej.
Ale przejdźmy do kolejnego tematu. Co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym? Proszę Państwa, ciekawa sytuacja, mianowicie mimo, że on już jest zdominowany przez sędziów nominowanych przez obecny obóz rządzący, okazuje się, że oni się tam nie tylko ze sobą spierają i kłócą i to w najbardziej podstawowych kwestiach, to nie znaczy nie tylko takich, których powinni, czyli czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie, i jaki wyrok wydać, ale spierają się na przykład, kto tam jest prezesem, mimo że PiS tą ustawę nowelizował tam chyba z 10 razy, nawet nie prowadzę statystyki tyle razy. I okazuje się, że ustawę o Trybunale Konstytucyjnym tak fatalnie napisali, co pokazuje jakość legislacji pisowskiej, którą na co dzień w Sejmie oglądamy, że nie wiadomo, jakie tam są terminy na bycie prezesem, no ale to mało. Pokłócili się, że nie wiedzą, kto jest prezesem, a teraz kłócą się w sprawie tego, kto ma zdecydować o składzie, który oceni, czy konstytucyjna jest ustawa o sądach, którą premier Morawiecki z Brukselą tam dobijał targu, żeby nam odblokowali środki z długu covidowego, to tak zwane KPO. No i tu jest kilka ciekawych spraw, dlatego że premier Morawiecki bardzo chce, żeby ocenił Trybunał Konstytucyjny zdominowany przez ludzi wsadzonych przez PiS jako zgodną z konstytucją. Ta ustawa w naszej ocenie, po tym jak ją przeczytaliśmy, jest w oczywisty sposób w wielu punktach niezgodna z konstytucją. Zresztą trudno, żeby było inaczej, bo jest podyktowana przez Brukselę, w sumie co ich to obchodzi. Wielu sędziów PiS też ma problem poważny z tą ustawą. A co więcej, jeden z tych sędziów, czyli Mariusz Muszyński, człowiek chyba mocno zaufany, przynajmniej póki nie został do Trybunału Konstytucyjnego umieszczony, powiedział, że funkcjonariusze PiS nielegalnie naciskają na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że ich próbują nieformalnie naciskać, przekonywać, naciskać na rodziny, robić jakieś zakulisowe obietnice, żeby tą ustawę, krótko mówiąc, przepchnąć przez Trybunał Konstytucyjny. No niezależnie jakie mamy oceny w kwestii KPO, Unii Europejskiej, polskiej konstytucji, sytuacji w TK, jeśli to jest prawda, to jest sytuacja już absolutnie haniebna, no z pogranicza po prostu jakiejś republiki bananowej. Czy to jest po prostu taki dramat, że jak ktoś to sobie uświadomi, to się zastanowi, w jakim kraju żyje. Trybunał Konstytucyjny to jest, proszę Państwa, bardzo ważna instytucja. To jest ciało tych sędziów, które potrafi stwierdzić, czy jakaś ustawa obowiązuje, czy też nie obowiązuje. Potrafi wyrzucać z porządku prawnego poszczególne ustawy. To jest tak naprawdę trzecia izba parlamentu, która ma tak nawet bardzo, naprawdę bardzo daleko posunięte uprawnienia. I w tym momencie przez ostatnie kilka lat są spory, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. A teraz, jest pojęcie tych tak zwanych sędziów dublerów. Tak, sędziowie dublerzy, jacyś tam jedni drudzy ich uznają, inni się nie uznają. No wyobrażacie sobie Sejm, w którym mamy posłów, których posłów dublerów, część ich uznaje, część nie uznaje. Przy każdym głosowaniu na dwa sposoby liczymy głosy, czy z dublerami, czy bez dublerów. To jest jakiś całkowity chaos. Później jedne ustawy obowiązują, inne nie, bo nie wiadomo, kto siedział w komisji. I teraz kontynuując tę analogię, wyobraźcie sobie Państwo Sejm, w którym mamy więcej niż jednego marszałka Sejmu, albo dwie osoby, które równocześnie twierdzą, że są marszałkiem Sejmu. To jest dom wariatów. I każdy z nich na przykład twierdzi, że Sejm powinien głosować w innym składzie, nie? Dokładnie. Czyli ja nie wiem w ogóle, jak ta instytucja działa. To jest bardzo poważna instytucja. Mamy panią prezes, zapomniałem nazwiska... Przyłębską, tak. Która twierdzi, że jest trybunałem, prezesem Trybunału Konstytucyjnego i mamy sędziów Trybunału, którzy twierdzą, że ona nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Bo jej kadencja wygasła. Dokładnie. I teraz ten Trybunał ma stwierdzić, czy ustawa, o której Jarosław Kaczyński, mnóstwo ludzi z PiS-u, potem mnóstwo ludzi z Platformy, mnóstwo sędziów, ludzi ze świata prawniczego, mówią, że ta ustawa jest oczywiście w sposób niekonstytucyjna, ten Trybunał będzie zajmował się tą ustawą. I okazuje się, że w zasadzie nikogo nie interesuje merytoryka, czy ona jest zgodna z konstytucją, czy nie jest zgodna z konstytucją. Czy odblokuje środki z KPO. Dokładnie. I co się czyta w ten sposób, jakby Trybunał był zobowiązany do klepnięcia tej ustawy, bo to jest bardzo ważne politycznie. A politycznie to jest ważne, bo mamy wybory za pół roku w Polsce i PiS-owi bardzo się opłaca, przynajmniej tak to przedstawiają, doprowadzić do tego, żeby te pieniądze z KPO zostały wypłacone Polsce. Więc teraz robią jakąś ustawę, która zmienia ustrój tego Trybunału Konstytucyjnego tylko po to, żeby Trybunał Konstytucyjny mógł klepnąć ustawę, która jest jawnie niekonstytucyjna. Przecież to jest bananowa republika. Ja nie wyobrażam sobie czegoś takiego w poważnym państwie. A wiecie, że najzabawniejsze jest to, że my to tak no, krytykujemy, no bo po prostu mówimy jak jest. Natomiast te wszystkie inne partie
to teraz kibicują, żeby się PiS-owi udało. No bo jak stanie się to, co tu postawa prezydenta też symptomatyczna. Prezydent w tej sprawie ma tyle do powiedzenia, że mają się sędziowie odkłócić. Jego urzędnicy, ministrowie powtarzają coś takiego w mediach. Byłem w ostatni weekend w dyskusji i taką mają frazę, że sędziowie mają się odkłócić po to, żeby odblokować środki europejskie. No to retoryka dla mnie to jest na poziomie przedszkola. Prezydent podpisywał przecież te ustawy, ma sztab prawników, które ja analizował. To nie wychwycili tego na etapie decydowania, czy podpisać kolejną ustawę o TK, czy nie podpisać, że tam jest nieprecyzyjnie ustalone, od którego czasu obowiązuje nowy czas kadencji prezesa TK. No powinni to wychwycić, tak? A jeżeli nie, no to powinni w tej chwili to naprostować. A oni zamiast to naprostować, to w tej chwili zmieniają większości, żeby zmniejszyć ten skład, pełny skład, pojęcie pełnego składu, tak? Zmieniają, że to będzie o dwóch sędziów mniej, żeby łatwiej to przepchnąć. Nie wiem, czy tam już policzyli ilu sędziów, bo moim zdaniem czeka ich jeszcze niespodzianka polegająca na tym, że jak siądą do oceniania tej ustawy, to i w tym zmniejszonym składzie okaże się, że tam połowa sędziów uważa, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. Życzę tego, bo to byłaby prawda. Natomiast sam fakt, że wszystkie inne partie popierają to, żeby to jak najszybciej przepchnąć, mimo wszystkich wątpliwości konstytucyjnych, pokazuje, jak atrapowe jest ich podejście do praworządności. Oni, dlatego że to jest kasa, właściwie bardziej dług i zobowiązania z Brukseli, to żeby tylko to przepchnąć, są gotowi zignorować wszystkie wątpliwości prawne wyartykułowane przez naprawdę kompletnie z nami niezwiązane autorytety prawne. No i to, jak to świadczy o tych partiach, to im jest w ogóle nie wstyd. A dlaczego im jest nie wstyd? Bo uważają, że nie wiem, ich wyborcy albo nic z tego nie rozumieją, albo ich to nie obchodzi, tak? Słyszą Unia Europejska i po prostu jak cielęta. Aha, Unia, no to okej, to musi być dobre. Ja w ogóle jestem ciekaw, jak będzie wyglądało uzasadnienie tego wyroku, jeżeli ten wyrok padnie na korzyść tej ustawy i stwierdzi, że jawnie konstytucyjna ustawa jest niekonstytucyjna. Tam będzie pełno fikołków prawnych i to naprawdę takich grubych, mam nadzieję, że potem... Jawnie niekonstytucyjna, że będzie konstytucyjna. Tak. I myślę, wydaje, że to będzie bardzo ciekawy przypadek potem dla studentów prawa, na jakichś zajęciach z prawa konstytucyjnego, jak tu można jakiego fikołka dokonać, żeby wykazać, że coś jednak jest zgodne z konstytucją. Jestem ciekaw, jak się z tym będą czuli sędziowie, którzy podpiszą się pod tym wyrokiem, pod tym uzasadnieniem, kto tam złoży zdanie odrębne, kto nie. No bo zaraz okaże się, że jedyną kompetencją niezbędną do tego, żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to jest kręgosłup z gumy. To ja od razu mówię, że w takim razie do tego Trybunału to pana Gowina warto byłoby powołać, bo nie bardzo jest na niego pomysł, co on ma dalej robić w polityce. To niech idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Tam takich potrzeba. Partia PiS potrzebuje takich ludzi jak Gowin w Trybunale Konstytucyjnym. Ludzi z kręgosłupem z gumy. I tu jeszcze dodam może, bo to nie, jakby nikt nie ma obowiązku podążać za tą debatą, tym bardziej, że jest ona męcząca i niekonstruktywna, że ta ustawa, którą teraz, to jest ta ustawa, którą bardzo mocno krytykowaliśmy. Media to nazywają ustawą o Sądzie Najwyższym. To wprowadza w błąd. To jest ustawa o wszystkich sądach w Polsce. Ona literalnie składa się z kilku części i każda część dotyczy osobnej gałęzi sądownictwa. I nie ma gałęzi sądownictwa, której ta ustawa by nie dotyczyła. Bo została napisana pod dyktando do Brukseli, więc to dla Brukseli, żeby kilkunastostronicową ustawą po prostu zmienić całe sądownictwo w Polsce. Ona dotyczy wszystkich sędziów w Polsce. I tam mają być te nowe procedury tak zwanego, jak oni to mówią, weryfikowania, testu niezależności. W praktyce chodzi o to, żeby móc po prostu podważyć każdego w każdym czasie pod pretekstem, że jakiś tam jest nie tak nominowany, czy nie spełnia wymogów bezstronności. Jest to zdublowanie istniejącej dotychczas w systemie prawnym procedury, że można było wnioskować o wyłączenie sędziego ze względu na jego tam brak bezstronności. Prawnicy tu pewnie mnie poprawią, jak dokładnie się nazywają te wszystkie sformułowania artykuły, natomiast taka procedura była. Zamiast tą procedurę rozwinąć, udoskonalić, to oni tworzą zupełnie coś innego, co nazwali medialnie testem niezależności. Nie jest żadnym testem niezależności, bo tam nie są opisane żadne w tej ustawie kryteria niezależności. Natomiast efekt jest taki, że zgodnie z tą ustawą można po prostu podważyć pozycję każdego sędziego powołanego w sposób prawidłowy, czyli zgodny z konstytucją przez urzędującego prezydenta. Oraz będzie można podważyć zarazem w ten sam sposób każdy wyrok. Co więcej, ta ustawa wprost stwierdza, że będzie można kwestionować każdą konstytucyjną instytucję państwa. To jest takie kuriozum, że ja nie mogłem uwierzyć, jak pierwszy raz tą ustawę czytałem i nikt poza nami się na to nie oburzył, bo nikt za bardzo jest ze zrozumieniem nie czytał. Ja szybko to w Sejmie dostrzegłem, że nikt na przykład z dziennikarzy tej ustawy zbyt dokładnie nie czytał i nie analizował, bo to wymaga troszeczkę wejścia w szczegóły, żeby zrozumieć, co tam jest napisane. No i ona jest w oczywisty sposób sprzeczna i z wcześniejszymi wyrokami Trybunału Konstytucyjnego.
i z samą konstytucją. Tu wychodzi ogromna hipokryzja premiera Mateusza Morawieckiego w ślad za tym całego PiSu, bo premier przesłał do tej ustawy, do Trybunału Konstytucyjnego opinię, że ona jest zgodna z konstytucją, zaprzeczając całej swojej wcześniejszej linii, całemu swojemu wcześniejszemu sporowi z Brukselą. To jest taki fikołek, jaki wykonał premier Morawiecki, że po prostu za to powinien być wyśmiany i nie traktowany już więcej poważnie. Znaczy my premiera oczywiście poważnie nie traktujemy i nie tylko niego. Poważnie też nie traktujemy Szymona Hołowni, który zmienił ostatnio trochę scenę polityczną, bo kiedyś jeszcze ostatnio widzieliśmy przed majówką, to jeszcze samodzielnie szedł do wyborów, a w międzyczasie ogłosił swój wspólny start z PSL-em. Szymon Hołownia był człowiekiem, który przyszedł do polityki z telewizji i chciał być takim antysystemem, pokazać, że tu są te stare partie, a tu jestem ja, nowy Szymon Hołownia, ja zrobię nową politykę i powiem nie starej polityce, po czym zrobił dwie zabawne rzeczy. Pierwszą to ogłosił koalicję z PSL-em, chyba najbardziej systemową partią, która jest w stanie absolutnie z każdym wejść w koalicję. Mieliśmy koalicję PSL, mieliśmy koalicję SLD-PSL, w przyszłej kadencji być może PiS-PSL. PSL z każdym jest w stanie wejść w koalicję pod warunkiem, że stołki na liście będą się zgadzać. I z tym PSL-em najpierw szedł w koalicję Szymon Hołownia. I co najzabawniejsze, w swojej umowie koalicyjnej tej Hołowni z Kosiniakiem Kamyszem z PSL-u zawarli, że po wyborach wejdą razem w koalicję z Platformą Obywatelską. No i to pojawia się bardzo ważne pytanie. Znaczy dwa pytania. Pierwsze to co to jest za partia antysystemowa? Co to jest za partia, która mówi nie starej polityce, po czym zakłada, że wejdzie w koalicję, znaczy wchodzi w koalicję z PSL-em, a potem chce wejść w koalicję z Platformą? I drugie pytanie, które mnie przyznaję nurtuje, może ty będziesz potrafił mi na nie odpowiedzieć, bo ja przyznaję, że nie znam żadnego wyborcy Szymona Hołownię, może ty jakiegoś znasz. Powiedz mi, co ci ludzie mają w głowie? To znaczy, jaki jest sens głosować na Szymona Hołownię, który wprost mówi, że będzie chciał rządzić z Donaldem Tuskiem. To czemu nie zagłosować na Donalda Tuska? Rozumiem, że mam spróbować wejść w umysł i serce wyborców Szymona Hołowni. Spróbuję. Ja uważam, że Szymon Hołownia jest wyborem lifestyle'owym. To nie jest wybór rozumowy, to jest wybór lifestyle'owy. To znaczy, patrząc z perspektywy racjonalnej, to co robi Szymon Hołownia jest wyborem złej strategii politycznej, złej strategii negocjacyjnej z punktu widzenia deklarowanego programu i deklarowanych celów. Natomiast z punktu widzenia oddziaływania na emocje ludzi, którzy chcą polityka centrowego, który jest trochę politykiem, trochę nie politykiem, żadnych poglądów nie artykułuje za mocno, tylko głównie skupia się na zdolności do dialogu i szuka takiej opcji, która go jakoś, do której może się dołączyć, wehikułu politycznego, który go za bardzo nie pozycjonuje w obecnych sporach, silnych sporach ideologicznych i politycznych, no to wydaje mi się, że to może mieć sens. No jest to wybór bezideowy, jest to wybór śliski, obrotowy, ale wydaje mi się, że jest część wyborców, która po prostu czegoś takiego chce. Jeżeli ktoś chce głosować na kogoś, kto nie ma programu, za to wie, że chce rządzić razem z Tuskiem, to tu mamy Szymona Hołownię. Jeżeli ktoś chce głosować na ludzi, którzy jednak jakiś program mają i wiedzą, po co idą do tych wyborów, to tutaj się Państwu polecam. Pokażę Państwu ciekawostkę. Wiecie, co to jest ta taka dosyć cienka broszurka? Tutaj dosłownie jest 50 kartek w trzech ustawach. To są nowe ustawy o PIT, które będę promował w trakcie tych kampanii wyborczej. Jedna jest dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, proszę Państwa, 8 stron, da się, tylko trzeba chcieć i umieć. Mamy drugą ustawę o dochodach kapitałowych, jeżeli ktoś inwestuje na giełdzie, całe 9 stron i ustawa dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, proszę Państwa, 25 stron, z czego 10 z powodów unijnych, ponieważ trzeba wdrożyć w tej ustawie niektóre wymagania narzucane nam przez Unię Europejską. Te ustawy obecnie, to znaczy ustawy regulujące tą materię, mają mniej więcej taką wysokość, bo mają 550 stron, jeżeli dobrze pamiętam, albo i więcej, a to się da zredukować do 50 stron. Na dniach umieszczę to w internecie i wszyscy Państwo zobaczycie, że mogą być proste i niskie podatki, tylko trzeba umieć je wprowadzać. Oni nie umieją i nie chcą i po to potrzebna jest Konfederacja, żebyście, proszę Państwa, wreszcie mieli proste i niskie podatki. Tak, działamy. Takie rzeczy już niedługo będziecie mogli się zapoznać dzięki pracy Sławka, jego zespołu.
A na tym dzisiejszy program będziemy kończyć. Nie zachęcaliśmy na początku, więc zachęcamy jeszcze na koniec do tego, żebyście komentowali, udostępniali, lajkowali i we wszelki możliwy sposób, jaki dają obecne platformy internetowe, pomagali nam promować ten program. Robimy go dla was też ludzie, którzy nam pomagają, pracują nad tymi wszystkimi rzeczami, o których mówimy. Dziękujemy wszystkim, którzy nam w tym pomagają, bo to nie jest wyłącznie nasza indywidualna praca. Nie jesteśmy takimi geniuszami, żeby co tydzień na różne tematy bez wsparcia współpracowników być gotowymi mówić tutaj. Natomiast liczymy na to, że to się po prostu będzie niosło i będzie was też inspirować do indywidualnych poszukiwań, rzetelnych informacji, rzetelnych rozwiązań i po prostu będziecie korzystać z tego w rozmowach ze znajomymi, z rodziną po to, żeby trochę odkodować ten matrix, w którym żyjemy i zmieniać rzeczywistość społeczną. Korzystajcie z tego, to jest dla was. Podsumowując, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i widzimy się za tydzień. Pozdrawiamy.